Może to ostatni tekst, w którym podsumuję wszystko. Może to ostatni wers. Śmierć jest naprawdę blisko. Kilka lat wstecz, grając mecz z rówieśnikami, nie pomyślałbym, że ich dziś nie będzie razem z nami. Tyle wspólnych chwil, których naprawdę nie zliczę, a dziś nad ich grobami palą się woskowe znicze. Wewnątrz głośno krzyczę, a z zewnątrz cisza znów, choć ona wyraża więcej niż tysiąc słów. Stoisz na pogrzebie, a trumna zjeżdża na dół. Widzisz płaczącą rodzinę, przyjaciół czy też sąsiadów. W załogu przez wspomnienia każdy wokół cię docenia. Rzucasz garścią piachu, brachu, do zobaczenia. Pytasz, gdzie jest Bóg, zabrał rzeszę niewiniątek. A ja wierzę, że ta śmierć to życia jest początek. Czyha gotowy sznur, bo z sukcesem nie po drodze. A nie jeden chciałby żyć, mimo tylu niepowodzeń. Żyj, jakby miało nie być jutra, bo w jednej chwili możesz stracić to, na co poświęciłeś cały swój czas. Stracisz bliskich i własny dom. Choć czasami ciężko na nogach ustać, to się nie poddawaj, ziom. Niech modlitwa wypełni twoje usta, a Bóg ci poda pomocną dłoń. Daje ludziom nadzieję, szansę na lepsze życie, ale od nich zależy, czy zrobią z tego użytek. 10 godzin dziennie poświęcam na naszą płytę. Zbijamy razem sztamy i czuję chemię w muzyce. Chciałbym być idealny, piszę, czytam, ćwiczę. Przyznaję się przed sobą, że jestem pracoholikiem. Jestem bezużyteczny, bez hip-hopu. To mój sens, wierzę, że kiedyś odnajdę spokój. Kartki chłoną łzy, ból, chłód, krzywdę, samotność. Nie dostałem wsparcia, jakoś wyszedłem na prostą. Bóg moim oparciem, będę mógł odpocząć, gdy odkupię winy wyrządzone moją wolą. Żyj, jakby miało nie być jutra, bo w jednej chwili możesz stracić to, na co poświęciłeś